Od bardzo długiego czasu mam pewną rozkminę. Oglądasz mnie na YouTubie, a nie macie na Instagramie? Tu jest Instagram, 34 tysiące obserwujących. Powinieneś być wśród tych, którzy obserwują mnie na Instagramie. Więc w tym momencie wejdź w opis, tam jest oczywiście link do mojego Instagrama. Wejdź i zaobserwuj. Dobijamy 40 tysięcy obserwujących i lecimy z koksem. Ja postaram się za niedługo wrzucić tam jakąś fajną, nową fotkę. Więc zachęcam, a ja nie przedłużam, lecimy do odcinka. I oczywiście tradycyjnie, jak zwykle, jesteśmy na Palionowie. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szczypson, a ty jesteś kochanym widzem, który już, mam nadzieję, że zostawił łapeczkę w górę i wbił oczywiście na Instagrama, tak jak zachęciłem na początku. Słuchajcie, mamy kolejny odcinek, kolejny, prawda, perfekcyjny odcinek. W poprzednim odcinku Kloc został szeryfem i to źle wróży, to bardzo źle wróży. Ja tam się przejdę teraz, chcę tam pójść zobaczyć, jak wygląda na dany moment szeryf, bo z tego, co słyszałem i z tego, co już zresztą widziałem, bo ja już nie będę ukrywał, że to widziałem, Kloc mocno zwariował, znaczy nie Kloc, szeryf, przepraszam, syn Paliona. Ja powiedziałem, że Kloc został szeryfem? Syn Paliona został szeryfem, bardzo mi się pomyliło, nieważne, mi się po prostu czasami takie rzeczy zdarzają, okej? Ale to nieważne, w każdym razie słuchajcie, lecimy tutaj przez most i uwaga, patrz, już tutaj pokazuje nam pewna rzecz, pewien stragan, który ja zbudowałem, jest to mój stragan, na którym, prawda, tutaj mam specjalnego pracownika, uwaga, przed wami, jedyny, niepowtarzalny w swoim rodzaju, jedyny, najlepszy, Kazimierz, jak idzie sprzedaż, powiedz nam, no, powiedz ty mi, jak idzie sprzedaż. To dobrze, że dobrze. Nieważne, w każdym razie patrzcie, mamy tutaj taki piękny straganik, na którym, prawda, możemy wejść i zobaczyć, że mamy tutaj różnego rodzaju rzeczy. Tylko problem jest taki, że w środku jeszcze nic nie ma. No ale to nieważne, to prędzej czy później będzie i tak dalej, i tak dalej. Tu Kazimierz, prawda, siedzi w wózku pięknie, zasiaduje i będzie obsługiwał tutaj klientów, prawda. No póki co ja to zamykam, żeby go tutaj żaden szkielet nie zarąbał. No więc lecimy dalej, słuchajcie, już widzicie tutaj pewien posąg. I on ma bardzo duże znaczenie w dzisiejszym odcinku, ale o tym wam jeszcze nie mówię. Najpierw idziemy zobaczyć, co się stało koło szeryfa, co sprawiło, że syn Paliona zwariował. Jak widzicie, szeryf jest wszystko spoko, ale pojawiły się tutaj zasady szeryfa. I teraz patrz, co tu pisze. Szeryf ma zawsze rację. I to by było okej. Tak, to nie jest problem, szeryf ma zawsze rację, okej, nie ma problemu. Tylko problem zaczyna się w momencie, kiedy idziemy dalej. Każdy codziennie daje diamenty szeryfowi. Co? Jak ja mam codziennie dawać diamenty szeryfowi? Jak ja sam nie mam tyle diamentów, żebym mógł tak dawać? Dave musi codziennie czyścić buty szeryfowi. Przecież to jest jakiś już obłęd totalny. Syn Paliona zwariował jako szeryf. No i szeryf to kozak. No dobra, no ale dlaczego tu są takie zasady? Dlaczego on postanowił, żeby takie rzeczy tutaj były? To jest totalnie nienormalne. No ale dobra, ja zabezpieczyłem się w pewien sposób i postanowiłem, że muszę mieć szeryfa na oku. Muszę widzieć, co on robi, muszę wiedzieć, co on robi, muszę mieć wszystko pod kontrolą, więc zrobiłem specjalną rzecz. Zbudowałem ten posąg. Zbudowałem ten posąg, który nie jest tu przypadkowo. Jest tutaj dlatego, że tu było po pierwsze idealne miejsce na to, żeby go zrobić. Po drugie, bardzo fajnie wygląda taki, prawda, fajny villager. Nikt się nie będzie spodziewał w ogóle, że to jest jakaś podpucha. A to jest coś, co mi pozwoli, żeby mieć szeryfa zawsze na oku. I patrzcie to. Jak widzicie, są tutaj takie, prawda, jakby kamyczki. Otóż to nie. Jeden z tych kamyczków jest specjalny i to jest ten kamyczek. Patrzcie, klikamy to tu i tu się otwiera przejście, które nas spuszcza piętro niżej. I uwaga, jesteśmy w mojej pierwszej tajnej bazie na Palionowie. Pierwsza tajna baza, ale nie jedyna. Obiecuję, będzie ich bardzo dużo. Będziemy robić mnóstwo tajnych baz, ponieważ to jest mega fajne, mega spoko i bardzo opłacalne. Ale w każdym razie, słuchajcie, tutaj mamy coś takie zejście. Tu i z drugiej strony robiłem to kilka godzin. No ale dobra, w szczególności ten glowstone trzeba było zdobyć z netheru. No to było najcięższe w sumie, bo wykopanie dziur andezytu, luz. Dobra, uwaga, schodzimy na dół, pokażę wam, co tam na dole jest. Chociaż co prawda nie ma zbyt wiele, bo jak widzicie, no to sytuacja wygląda tak, że tutaj to w sumie nic nie ma, ale będzie. Obiecuję, że będzie, tylko jeszcze nie wiem kiedy, okej? Ale będzie, na pewno będzie, więc tutaj coś sobie wykombinujemy, coś tutaj pobudujemy i zrobimy. Tu jest w ogóle przejście do kopalni. Ja wam muszę coś świetnego pokazać. Patrzcie, wykorzystam to wiadro, żeby tutaj przelecieć. Idziemy tutaj w tej kopalni, prawda? Przechodzimy sobie tędy, jest wszystko super fajnie. Przechodzimy sobie tędy i teraz tu... czy ja dobrze poszedłem? Chyba dobrze poszedłem, czekajcie. Przekopmy się tutaj, w tą stronę. Chyba tak gdzieś do tyle. No i teraz w tą stronę. O
kurde, kopaliśmy się w coś. To nie to miało być, to miało być co innego i to miało być to. Patrzcie to. Wkopaliśmy się. O nie, tutaj była jakaś tabliczka, nie wiem co na niej było napisane. Ola, Emi. O nie, to był jakiś donator, to byli jacyś donatorzy, najgorzej, mam nadzieję, że daj się na mnie nie obrazić, że akurat się w to wkopałem. To był totalny przypadek, tak? Okej, okay, to nie była ten. Ale mamy wgląd też w bazę Dave'a, więc to będzie totalny koks. Tylko tu jest jeden mały problem, że tutaj by się przydało to teraz zrobić tak, że, żeby jednak nie było tutaj dziury, bo ta dziura tutaj jest niekorzystna totalnie. Zamurujmy to w ten sposób, zróbmy tak i tutaj, jak gdyby nigdy nic, tu nic nie było. Widzowie, tu nic nie było, ja nie wiem, widzieliście coś? Ja też nic nie widziałem, więc bardzo dobrze, tutaj nic nie było, prawda, nic nie piszcie Dave'owi, żeby nie było. Dobra, czekajcie, tu mamy żelazo, czy ja potrzebuję żelazo? Widzisz, mam takie diamentowe rzeczy, że nie potrzebuję chyba. Dobra, czekajcie, gdzie to było? Ej, gdzie miałem tą swoją bazę? I zgubiłem. Czekajcie, tutaj? Chyba tędy tu się szło. Tak, tutaj mamy zejście, dobra, tutaj też to trzeba zamurować, bo też tutaj nie chcemy, żeby ktoś się dostał. No i tą bazę będziemy musieli całą tutaj, prawda, jakoś zagospodarować, tak, żeby to było, wyglądało... Tak, żeby to wyglądało perfekcyjnie. Ale to chyba nie dzisiaj, bo nie wiem za bardzo jeszcze co tu zrobić. Musielibyśmy wyryć tutaj mega dużą dziurę. No ale nie wiem za bardzo. Możecie mi dać pomysły zresztą, co tutaj mógłbym zrobić w takim miejscu. No to będzie idealne miejsce do tego, żeby patrzeć i śledzić to, co robi szeryf. Mamy tą bazę tuż obok jego obok jego, jak to się nazywa? Jak się nazywa? Posterunek szeryfa. Czekajcie, czy ja mogę to kliknąć? Aha. Dlaczego ja tego nie mogę kliknąć? O, teraz mogłem. Dobra, nieważne, nie wiem dlaczego, nieważne. Ja teraz muszę pójść do Dave'a, tam tą tabliczkę odstawić, żeby nie było. Tylko nie wiem, co tam było napisane. Kurczę, najgorzej widzowie. Proszę, napiszcie mi w komentarzu i znajdźcie, co tam było napisane. Czekajcie, jak się tam schodziło na dół? Ej, jak się tam schodziło na dół? Co jest? Tu jest do góry przecież. Chyba, że to nie działa i trzeba spłynąć sobie. Czekajcie, spłyńmy. A tak, trzeba spłynąć, bo nie działa tutaj to wypychanie, dobra. To chyba damy radę spłynąć, chyba uda nam się to, ale tutaj mogłoby być to, tylko ktoś to mu zepsuł. Dobra, nieważne, ja nie będę w to wnikał. Ej, nie ma tu już innego zejścia, tylko jest to... A nie, tu było to zejście, dobra. I tu tabliczka, oddajemy tabliczkę. Mam nadzieję, że dacie mi znać w komentarzach, co tam było napisane, bo ja nie wiem. Ale dobra, no nieważne, czekajcie, tu ma w ogóle jakąś dziurę, to by trzeba mu też... Będę dobry. Tylko no nie mam drewna, więc dlatego to tym, ale dobra. Ten magazyn ogólnie jest mega ładny, bym szczerze wam powiedział. I to, że będziemy mieli do niego dostęp, no to jest bardzo, bardzo cenne. Dobra, wypłyńmy stąd. Czekajcie, kurde, co jest? Nie mogę szybciej płynąć. O nie, ja zginę. Widzowie. 3, 2. No, zdążę, dobra, w ostatniej chwili. Dobra, podsumowując, co my mamy. Mamy zdecydowanie szalonego szeryfa, ponieważ daje nam tutaj takie dziwne zasady, które mi się totalnie nie podobają. No ale nic z tym nie mogę zrobić. To jest szeryf, on ustala zasady. Mamy bazę obok biura szeryfa, więc będziemy mieli wgląd w to, co on robi. Ja też myślę, żeby zrobić jakiś podkop i na przykład się dostać tam do niego, to by było mega dobre. Ponieważ on tutaj... No nie ma nikogo, więc w sumie mogę sobie wejść. Teraz nikt mi tutaj... Też nie ma tu żadnych więźniów, ale tu ktoś będzie musiał to pilnować, jak tu będą jacyś więźniowie. O kurde, ale miałem laga. Ej, a to co to? Ej, co to? Czy to jest już miejsce, w którym mamy odkładać mu te diamenty? Czekajcie. O nie, tu jest tabliczka jakaś. Tutaj wrzucajcie diamenty. O nie! Dobra, czekajcie. Mam nadzieję, że nie będzie wiedział od kogo to. Opluwamy. Wrzucamy mu tutaj takie rzeczy. I wiecie, co jeszcze zrobimy? O nie, nie tak. Naciągamy strzałę i strzelamy w szeryfa. O nie, nie naciągnąłem do końca. Dobra, nie w każdy, w pierwsze dwie. Szeryf. I w te jego zasady też, żeby wiedział, że nie szanujemy. Czekajcie, muszę dalej stanąć. O, no co jest? Dobra, zasada zestrzelona. Bardzo mi się to podoba. No dobra, w każdym razie, słuchajcie, to by było na tyle w tym odcinku. Znowu miałem laga. To by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Jeżeli wam się odcinek spodobał, jeżeli chcecie więcej odcinków tego typu, jeżeli chcecie, żebyśmy tą bazę bardziej roznieśli.
Rozbudowali, o może tak. No to koniecznie zostawcie łapkę w górę i wtedy, prawda, wleci odcinek, w którym będziemy rozbudowywać tą świetną bazę. Może też jakiś live by się pojawił z tego, jak ją rozbudowujemy, nie wiem, zobaczymy, zobaczymy. Ja wiem, że ja mówię o tych live'ach, ale po prostu nie mam kiedy ich odpalić, bo po prostu nagrywamy odcinki i różne takie rzeczy, też chcę się skupić na innych rzeczach i ten, więc przepraszam. Też szkoła jest zresztą, mam nadzieję, że sobie dobrze dajecie radę, nieważne. Widzimy się w następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Trzymajcie się, na razie, pa pa.